Maciej Wolny, witam państwa bardzo serdecznie na antenie telewizji w Polsce.pl. W naszych gorących pytaniach wracamy do państwa z kolejnym tematem na naszej antenie. Tematem dotyczącym naszych pieniędzy, może przede wszystkim pieniędzy kierowców, bo wygląda na to, że rząd zdecyduje się sięgnąć głębiej do kieszeni kierowców, a może lepiej powiedzieć do piratów drogowych, do kieszeni piratów drogowych, bo szykują się wyższe mandaty, wyższe grzywny i między innymi o tym porozmawiam z moimi i państwa gośćmi, którymi są w studiu Romuald Hałas, prezes Automobil Klubu Polski. Witam serdecznie, panie prezesie, dzień dobry. Dzień dobry państwu. I przez Skype'a połączyliśmy się z panem Rafałem Grodzickim, kierownikiem Wydziału Szkoleń i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego WORT w Warszawie. Witam serdecznie, dzień dobry również. Dzień dobry, dzień dobry. Panowie, wyższe kary dla piratów drogowych zostały przyjęte w trybie obiegowym przez rząd. Ta najwyższa grzywna może wynieść nawet do 30 tysięcy złotych, a mandat do 6 tysięcy złotych. Punkty karne mają się zerować dopiero po 2 latach, więc wygląda to wszystko na dosyć takie radykalne kroki w porównaniu z tym, co było do tego momentu. Według resortu infrastruktury zmiany mają pozwolić na skuteczniejszą walkę z niebezpiecznymi kierowcami. A czy według pana prezesa jest to kierunek rzeczywiście właściwy i kierunek, który może poprawić bezpieczeństwo? No myślę, że częściowo na pewno tak. Co do wysokości mandatów nie polemizuję, być może są za wysokie, może łatanie trochę budżetu, natomiast najbardziej bolesne są punkty, bo to najbardziej kierowcy odczuwali, że jeżeli tych punktów złapał za dużo, tracił prawo jazdy, to największa kara była. Także myślę, że jedno i drugie w jakiś sposób, no myślę, że zwiększy to bezpieczeństwo, że ludzie będą bardziej mieli te nogi zgięte, a nie wyprostowane, szczególnie na właśnie takich odcinkach, gdzie no nie ma możliwości pojechania szybciej, a po prostu przekraczania tej linii bezpiecznej prędkości, no to kończy się później tragicznie. Ja zawsze byłem fanem takiego rozwiązania, żeby robić ograniczniki w pojazdach do jakiejś tam dopuszczalnej prędkości, no i tyle, no ale pojazdy mamy jakie mamy, one czasami zachęcają nas do tego, żeby jednak bardziej nacisnąć ten pedał gazu, czy przekręcić manetkę w motocyklu, żeby się rozpędzić, no ale się okazuje, że przestanie to być kompletnie opłacalne i że prawdopodobnie większości Polaków na to nie będzie stać. Jak pan Rafał Grodzicki zapatruje się na te zmiany, które zapowiada rząd, no i które prawdopodobnie zostaną wprowadzone i które obejmą wszystkich kierowców? Jak słusznie pan redaktor zauważył, to nie są zmiany dla kierowców. To są zmiany dla piratów drogowych. I nie o to chodzi, żeby było nas stać czy nie stać na zapłacenie mandatu, tylko o to chodzi, żeby na naszych drogach było bezpieczniej. Dla tych, którzy notorycznie łamią przepisy i nie stosują się do ograniczenia prędkości czy zakazu jazdy po alkoholu, jest to jak najwłaściwszy kierunek. Za tym krokiem powinno iść jeszcze dalsze działania, które poprawią bezpieczeństwo w naszym kraju, dlatego że corocznie 3000 osób na naszych drogach ginie. No właśnie, a jakie to powinny być działania? Co jeszcze powinno iść ramię w ramię ze zmianami legislacyjnymi? O, jest to bardzo szeroki temat. Zaczynając od edukacji najmłodszych, od zmiany systemu szkolenia, przez inne działania, które będą promowały bezpieczne zachowania, takie jak to, co w tym projekcie jest, czyli zachęty ubezpieczycieli do bezpiecznego jeżdżenia po drogach, czyli niższa składka dla tych, którzy jeżdżą prawidłowo i nie łamią przepisów, a dużo wyższa składka ubezpieczeniowa dla tych, którzy nie stosują się do tych przepisów. Punkty karne, które będą się kasowały po 2 latach, też jest takim fajnym rozwiązaniem, ponieważ dla niektórych kierowców, jest grupa kierowców, których mandat 1000 złotych czy 1500 złotych nie wystraszy, żeby w tym najlepszym samochodzie, który prowokuje do przekraczania prędkości, to co pan redaktor powiedział, to tylko takim ogranicznikiem są punkty karne, po których można stracić uprawnienia. No teraz teoretycznie można też pójść na taki kurs, który zeruje te punkty karne, pozwala mieć ponownie to czyste konto. To też ma zniknąć. To jest kolejny pomysł, który prawdopodobnie wejdzie w życie. Tak jak tutaj też pan wspominał przed momentem, ma być powiązanie wysokości stawek ubezpieczeń komunikacyjnych z liczbą punktów karnych i rodzajem popełnionych wykroczeń. To chyba też dobry pomysł, ale no to wszystko będzie się wiązało z pewnymi kosztami, no ale dla osób, które będą prędkość przekraczały, panie prezesie. To znaczy tak, jeżeli chodzi o kwestię ubezpieczeń, to do tej pory było, czyli jeżeli ktoś spowodował ileś tam wypadków, to miał zwiększoną stawkę, czyli tu jest nic nowego.
to jest po staremu. No tyle, tak? Że będzie dotyczyło to punktów już karnych samych. No, no, czyli jakieś przekroczenie prędkości. Zdarzenie czy ilość punktów karnych, no za zdarzenie też mam 6 punktów i mandat, tak? Czyli to jest powiązane. Natomiast tutaj to, co kolega słusznie zauważył, bezwzględnie po alkoholu. Uważam, że te kary powinny być łącznie z tym, że jeżeli nawet ktoś pozwala sobie na to, żeby alkohol jeździć, to zabranie mu prawa jazdy. No i też mówi się o zabieraniu pojazdów, bo często zdarzało się tak, że ktoś tracił prawo jazdy, a później za jakiś czas ponownie był łapany po spożyciu alkoholu w tym samym pojeździe, no tyle, że bez tego prawa jazdy, które już zostało zabrane. No tak, z tymi pojazdami to jest, myślę, że trochę większy problem, bo nie wszystkie samochody są własnością kierującego, tak, no bo mogę jechać samochodem wypożyczonym tak, w leasingu i tak dalej. Natomiast bezwzględnie, jeżeli doszło do wypadku, taki pojazd bym zabierał, bo jeżeli ktoś został zatrzymany i jest pod wpływem alkoholu, na pewno jakaś kara musi być i to duża, natomiast czy zabieranie pojazdu w tym wypadku, no, może być skomplikowane, bo tak jak powiedziałem, nie ma tak jak kiedyś, że był albo mój samochód, albo służbowy, tak, w tej chwili są różnego rodzaju formy. No to by musiało być wszystko doprecyzowane, żeby nie było tak, że za sprawą nowo wprowadzonego prawa pojawi się jeszcze więcej problemów i możliwości. Dokładnie. Różnej interpretacji tych przepisów, bo to bardzo często jest problemem, że prawo nie nadąża za pewnymi rzeczami, które już w tym momencie mają miejsce, więc warto by było, że kiedy to prawo wchodzi, żeby wszystko było dokładnie przemyślane. Ale wspomnieli panowie również o tej edukacji, o tym, że to nie tylko te zmiany w prawie są potrzebne, że jest potrzebna właśnie edukacja od tych najmłodszych lat, że jest potrzebne odpowiednie szkolenie. Do szkolenia jest potrzebna też odpowiednia infrastruktura. I ostatnio na warszawskim Bemowie został otwarty nowy plac egzaminacyjny dla motocyklistów. Plac na kategorię A. Panie prezesie, co sprawiło, że ten plac właśnie znalazł aprobatę również pana prezesa? To znaczy wyjście oczekiwaniom naszych, no, klientów, nazwijmy tak, ludzie, którzy dzwonili do nas, czy można zdawać na kategorię A. Mówimy, że jedynym placem była odlewnica. No tak, ale wy macie duży teren, czy nie można było? I właśnie w porozumieniu z WORD-em zrobiliśmy tak, że ten plac został otwarty. Mamy dwa place egzaminacyjne w tym momencie, Lewobrzeżna i Prawobrzeżna Warszawa. Zresztą oczekiwania właśnie ludzi gdzieś tam z rejonu właśnie Błonia, Pruszkowa, tych rejonów, bo to ta strona do nas wydzwaniali, czy można u nas zdawać na kategorię A. W związku z tym stwierdziliśmy, że wspólnie z WORD-em, że otworzymy drugie miejsce egzaminowania na kategorię A i nie tylko A1, A2 i AM. Czyli wszystkie kategorie motocyklowe, tutaj ten plac widzimy, również widzimy niektóre fragmenty niektórych zadań egzaminacyjnych dla motocyklistów. Ja do pana Rafała Grodzickiego chcę się zwrócić z pytaniem, czy tego typu inicjatywy wpływają również na poprawę świadomości, no i poprzez to bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bo z jednej strony widzimy, szczególnie w tym sezonie letnim, wzrost zainteresowania motocyklami od osób młodych po osoby starsze. Ja sam 2 lata temu robiłem prawo jazdy kategorii A motocyklowe, no i żałowałem, że rzeczywiście na Bemowie nie ma tego ośrodka. Ja blisko mieszkam, musiałem na Odlewniczą jednak jeździć. Teraz to się zmieniło. Czy wraz z takimi inicjatywami idzie poprawa świadomości i bezpieczeństwa? No chociażby właśnie jak w tym przypadku motocyklistów. Oczywiście, że tak. To jest bezsprzeczne. Tutaj dzięki uprzejmości Automobil Klub Polski i panu prezesowi, który jest, ma uprawnienia egzaminatora, doszliśmy razem do porozumienia i ten plac powstał, żeby przybliżyć tą infrastrukturę i możliwość zdawania egzaminu na kategorię A w tej lewobrzeżnej Warszawie. Mamy problem z kategorią AM. My ogólnie, w młodzi ludzie, którzy mogą taką kategorię AM zrobić od 14 roku życia, odległość do ośrodka szkolenia kierowców czy placu manewrowego ośrodka egzaminowania sprawia, że ci młodzi ludzie wsiadają na te skutery bez uprawnień. Za daleko, czasami za drogo, nie chce im się, więc wsiadają na te skutery, na te motorowery bez uprawnień. Ta inicjatywa była też między innymi po to, żeby poprawić bezpieczeństwo, żeby uświadomić społeczeństwu, żeby nie robili takich rzeczy. Przybliżamy się do naszych klientów. Chcemy, żeby to było bardziej dostępne, żeby tych miejsc było więcej, co na pewno poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego. Ten plac może być wykorzystywany oczywiście też do nauki jazdy, nie tylko do egzaminu. Po
godzinie 15, gdy my przestajemy egzaminować w miejscu egzaminowania powstańców śląskich, instruktorzy ze swoimi kandydatami na kierowców mogą tam wejść i trenować przed egzaminem, co też przyczyni się do poprawienia ich umiejętności manewrowania tym motocyklem, co się przełoży na większe bezpieczeństwo na naszych drogach. Wspomniał pan o tym, że bardzo często młodzi ludzie wsiadają na skutery bez żadnych uprawnień. Rzeczywiście to jest prawda, ale ja chcę pana prezesa zapytać, bo z jednej strony takie szkolenie, egzamin, który też na motocykl jest dosyć trudnym egzaminem, czy to jest wystarczające? Czy to przygotowuje odpowiednio motocyklistę, czy potrzeba jeszcze jakichś innych kroków, jakiejś większej świadomości? No również w tym kontekście, żeby walczyć chociażby z piratami drogowymi. No bo wiemy, że motocykl jest zupełnie innej masy. Porównanie mocy do masy przy motocyklach jest no, nieporównywalne w kontekście do samochodów. Tam odkręcenie manetki powoduje najczęściej bardzo szybki start spod świateł tak zwanych, no i też osiąganie prędkości w dosyć krótkim czasie tych najwyższych. Panie prezesie, jak tę świadomość u motocyklistów również zwiększać? Ja myślę, że nie tylko u motocyklistów, w ogóle u wszystkich kierowców, że edukacja powinna się zaczynać już od szkoły podstawowej. Po prostu jest takie przysłowie, czym skorupka nasiąknie, tak? Żeby po prostu edukować te dzieciaki od małego i po prostu również im wbijać do jej głowy, czym może się skończyć właśnie nieprzestrzeganie przepisów, przekraczanie prędkości i tak dalej, i tak dalej. I to myślę, że jest ten temat, który należałoby poruszyć, bo na tą motoryzację jesteśmy wszyscy dzisiaj skazani, tak? Czy są firmy, są ludzie, którzy są zatrudnieni, gdzie samochód czy czasami motocykl, tak jak listonosze, jest to ich narzędzie pracy. To nie jest, jest luksusem, tak jak kiedyś było, tylko po prostu dla wielu osób jest narzędziem pracy. Natomiast edukacja powinna się odbywać, tak jak powiedziałem, już od szkoły, na przykład podstawowej, bo same kursy no, nauczą może techniki jazdy w jakimś tam stopniu, może przepisów, no ale też to, co stwierdziliśmy, ktoś bez uprawnień siada na skuter, jedzie, on nie zna przepisów, nie zna zasad ruchu drogowego, tak, no bo gdzie się miał nauczyć? W szkole nie ma takich zajęć, sam się nie szkolił, na kurs się nie był, bo gdyby był na kursie, właśnie też my jako Auto Klub Polski chcemy pochylić się nad tą kategorią AM, czyli dla tej młodzieży przede wszystkim, bo to jest dla nas najważniejszy temat. A ja się zastanawiam jeszcze nad możliwością prowadzenia motocykla o pojemności do 125 cm sześciennych przez osoby, które posiadają kategorię B, czyli prawo jazdy samochodowe od co najmniej 3 lat. I tu pytanie do pana Rafała Grodzickiego, czy rzeczywiście to jest dobry pomysł, bo ja sam zaczynałem od takiej kategorii, no i można powiedzieć, że dzięki temu w ogóle swoją przygodę z motocyklizmem rozpocząłem, no ale też wsiadając na ten motocykl, posiadając wiedzę na temat ruchu drogowego z samochodu, okazało się, że motocykl jest zupełnie innym pojazdem i innymi prawami się rządzi. Czy tutaj nie powinny również jakieś zmiany zostać wprowadzone? Tutaj prawodawca liczył na rozsądek osób, które już mają doświadczenie, czyli te 3-letnie doświadczenie prowadzenia pojazdu kategorii B i ten ruch drogowy znają. Ale okazuje się, że można wsiąść na motocykl, posiadając prawo jazdy, ten 125 cm sześciennych, posiadając prawo jazdy, a w ogóle nie mając samochodu osobowego, prawda, nie jeżdżąc. Więc są miejsca, w których można potrenować technikę jazdy czy użytkowanie takiego jednośladu, bo to zupełnie inna historia motoryzacyjna, jednoślad a samochód osobowy. Są takie miejsca jak ośrodki doskonalenia techniki jazdy, czy na Bemowie, czy w Modlinie, gdzie kierowca, który posiada kategorię B, tą od 3 lat, może uczestniczyć w szkoleniu. Tych szkoleń, tego drugiego etapu szkoleń dla kierowców, którzy już mają uprawnienia, jest zdecydowanie za mało. Jeżeli rozmawiamy o edukacji dla tych najmłodszych, to musimy powiedzieć o edukacji dla tych osób, które zdobyły prawo jazdy, ale są tymi młodymi kierowcami, czyli w wieku 18-24, którzy spowodowują największą ilość wypadków. W wieku 18 lat uczestniczymy w kursie na prawo jazdy, uczymy się przepisów ruchu drogowego, a potem przez 10, 20, 30, 40, 50 lat nie zaglądamy do kodeksu, nie wiemy, że przepisy się zmieniają. Jedyne, co powoduje naszą poprawę wiedzy, to są kampanie społeczne, których też trochę jest za mało, żeby uświadamiać ludzi, z czym się wiąże na przykład
jazda. No na i one też działają dosyć powierzchownie. Ja kiedyś miałem taką sytuację, że prawie był wypadek ze względu na to, że pan, który chciał we mnie wjechać, twierdził, że jest jazda na suwak. Ja mu wytłumaczyłem, że jazda na suwak działa wtedy, kiedy jest spowolnienie znaczące ruchu drogowego. Natomiast tutaj tego spowolnienia nie było. No ale pan już tego nie doczytał. Panowie, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pan Rafał Grudzicki, kierownik Wydziału Szkoleń i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Warszawie oraz pan Romuald Hałas, prezes Automobil Klubu Polski, byli moimi i państwa gośćmi. Kłaniam się panom. Dobrego dnia życzę. I państwu również zachęcam do pozostania z telewizją w polsce.pl. Do zobaczenia.